1998 rok to był końcówka roku, to właśnie wybory. Wybór także zarządu i w tym starosty wąbrzyskiego. No bardzo taka szczególna chwila na Zamku Królewskim w Warszawie. Wręczenie pierwszym starostom takich aktów właśnie powołania powiatów. No, a później do 1 stycznia 1999 roku zarządy już pracowały, a zatem no, uczyliśmy się, tworzono podstawowe dokumenty związane z funkcjonowaniem powiatu. Czas niezwykle taki no, ciekawy, bo to było coś zupełnie nowego. Dla wielu właśnie z nas, mieszkających w powiecie wąbrzeskim, wtedy powstającym czy powracającym po przerwie, bo od 1975 roku przecież powiatów nie było, to wielu mieszkańcom kojarzyło się to, iż będzie to struktura podobna do tej poprzedniej, a przecież to było zupełnie coś nowego. Powstał samorząd powiatowy. To było odczuwalne jeszcze przez dłuższy czas. Mieliśmy takie no, czasami dość zabawne sytuacje, kiedy w jakichś trudnych kwestiach powiedzmy mieszkańcy z gmin należących do powiatu zgłaszali się z jakąś interwencją no, wobec powiedzmy urzędu gminy czy szefa tego urzędu, a wtedy należało wytłumaczyć, że to już nie jest kompetencją powiatu, bowiem to są tak samo jak my po prostu równorzędni nasi partnerzy, a nie podwładni w sensie nadrzędności. Natomiast pierwsze takie chwile i zaskoczenia, niestety muszę to powiedzieć, że no, trwają te niektóre kwestie do dziś. Mam na myśli kwestie finansowe i problemy finansowe, ale szczególnie zaskakujący był moment, kiedy pojechaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Tam wręczono nam pierwsze budżety na rok 1999, no bo rady, mimo że wybrane, ale jeszcze formalnie, no przecież to budżet był nadany przez ministra finansów. Taka była procedura. Rzecznik rządu, wiceminister finansów Bydgoszczy wręczają. Oglądamy te dokumenty. Tak nie do końca, nawet sobie zdając pewnie sprawę, czy to wystarczy na funkcjonowanie, czy nie. Później zobaczyliśmy, że to jest szalenie mało. Ale największym problemem to było stwierdzenie, otwieramy w części dotyczącej zdrowia, a tam zero. Żadnych środków finansowych. No było to ogromne zaskoczenie. Na postawione pytanie przez jednego z kolegów, no przecież nie ma tu. No i jeden z obecnych przedstawicieli wówczas rządu powiedział, że starostowie powinni sobie poradzić. No, pozostawię to bez komentarza. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego to wszyscy przedstawiciele samorządów powiatowych, albo przynajmniej w zdecydowanej większości, to możemy powiedzieć, że nam się w pewnym sensie to powiodło. Powiodło się między innymi dlatego, że od początku była współpraca, staraliśmy się szukać możliwych rozwiązań wobec no, właśnie tej zupełnie nowej sytuacji. Przestały w pewnym momencie funkcjonować kasy chorych, wszedł scentralizowany fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia. No i jedną z takich formuł było przekształcenie struktur takich publicznych w niepubliczne formy, no krótko mówiąc spółki. Te spółki zaczęły się tworzyć właśnie w województwie kujawsko-pomorskim. Powstało ich sporo i to pozwoliło nieco inaczej spojrzeć na możliwość zarządzania szpitalami.
nawet tak zaryzykuję stwierdzenie, że bardziej odważnie. My również tu w przypadku przecież naszego szpitala podejmowaliśmy trudne, odważne, ale jak czas pokazał, niezbędne decyzje, które w efekcie pozwoliły doprowadzić do sytuacji, w jakiej jest w dniu dzisiejszym szpital. Te 25 lat to przecież to jest ćwierć wieku, ale pewnie dużo wcześniej chcielibyśmy, aby te zmiany następowały, jeśli mam na myśli tu bazę w naszej oświacie. Niemniej w tym czasie jednak sporo tych inwestycji powstało. Zmieniliśmy przecież miejsca także funkcjonowania jednostek. No, tak dość, no trochę może i zabawnie to zabrzmi, ale najczęściej zmienianą siedzibę miała poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Pani dyrektor zawsze mówi, że już teraz to chyba ostatni raz. No, zakładamy, że ma w tej chwili na tyle dobre warunki pracy, a przede wszystkim osoby korzystające z usług poradni no mają chyba dość dogodne warunki. Natomiast w przypadku innych, od chociażby Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zmienił diametralnie warunki. To, co staraliśmy się robić i przecież dużo zrobiono w byłej siedzibie w Dębowej Łące, w pałacu, w zabytkowym pałacu, co też trzeba pamiętać. No, w związku z tym zabytkiem to trzeba było postępować tak, jak życzył sobie konserwator. No, w świetle tego, co się jednak zmienia w otoczeniu, że no, liczba młodzieży, która chodziła do naszych szkół na początku powstania powiatu, czy przywrócenia powiatu w 1999 roku, a później, a jeszcze to, co wiemy, co nas dalej czeka, to wymusiło na podejmowanie takich decyzji o zmianie na przykład funkcjonowania szkół, połączenia, przeniesienia. Zespół szkół z Wronia pojawił się w Wąbrzeźnie, mamy jeden zespół, notabene dwukrotnie rozbudowywany zespół szkół zawodowych, obecnie zespół szkół. Powstała taka baza dla tego zespołu całkiem chyba porządna, jeśli chodzi o możliwość kształcenia zawodowego, a także jak ówczesna dyrekcja też i o to zabiegała i grona, pewnie najbardziej byli z tego zadowoleni uczniowie, no wreszcie powstała sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia, jak na nasze tu warunki, także z widownią, więc to się sporo w tym zakresie udało zmienić. No powtórzę, można pewnie byłoby to jeszcze szybciej, no ale nie chciałbym tylko narzekać i mówić, że to wina środków finansowych. Niemniej jest to prawda. Niewystarczające ilości środków finansowych, na przykład na funkcjonowanie oświaty, gdzie przecież niewielki powiat, ale musi nie w setkach tysięcy, a w milionach dokładać do funkcjonowania oświaty. Wybudowanie obwodnicy, gdzie beneficjentem, czyli tym, który zabiegał o pozyskanie środków unijnych z pierwszego okresu funkcjonowania Unii, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to był powiat. W wielu sytuacjach koledzy w innych powiatach trochę z niedowierzaniem na to spoglądali, to jak to obwodnica miasta, a powiat beneficjentem. No ale tak się złożyło, oczywiście współfinansowało w części tej tak zwanym udziale własnym także miasto Wąbrzeźno, ale beneficjentem, czyli tym, który przygotowywał również cały proces, był powiat. Było to też bardzo ciekawe, bo no właśnie w tym pierwszym okresie 2004-2006 w ramach tak zwanego SPOR-u, czyli Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, no otrzymaliśmy dofinansowanie. Przecierany szlak, jak prawidłowo złożyć wniosek,
No ale pomaga nam w tym i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego i urzędnicy, zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, jak i w ówczesnym Urzędzie Wojewódzkim. I ta inwestycja no, na tyle zmieniła sytuację Wąbrzeźna, że kiedy dzisiaj no, pytamy i mówimy o tym, że kiedyś to tiry przejeżdżały przez wąbrzeski rynek, to młodzi ludzie mówią z niedowierzaniem. To jest niemożliwe, to nieprawda. No, rzeczywiście 17 lat to już mija, kiedy przestały jeździć przez wąbrzeski rynek w 2006 roku, a do tego momentu jeździły. Więc to zmieniło. Miasto no, nie zamknęło się, nie upadło. Były też takie głosy, że być może to będzie z ogromną szkodą dla miasta. Dzisiaj widzimy, jak przy obwodnicy po prostu rozwinęły się sprawy także gospodarcze. Sposób finansowania dróg, które powiat no, przejął, no, w niektórych przypadkach dość dziwne, że drogami powiatowymi stały się drogi gruntowe. Ale to tak to już się pewnie dzieje, że w teorii to drogą powiatową powinna być droga łącząca siedzibę danej gminy z siedzibą powiatu, a w rzeczywistości to już jest troszeczkę inaczej. Tych dróg jest całkiem sporo. Na początku była subwencja drogowa. Ona nie wystarczała także na ogromne potrzeby związane z tą odbudową dróg. Stąd powstawały różne pomysły. Przez szereg lat nie było takich programów. W pewnym momencie no, pojawił się tak zwane schetynówki. To był taki pierwszy zorganizowany program dofinansowywania dróg. Dobrze, że jest w tej chwili kolejny, gdzie w sposób taki ciągły no można liczyć na dofinansowanie, na remonty, na budowę dróg. My w zasadzie to nowych już nie musimy budować, ale remontować trzeba sporo i całkiem niemało tego jednak robimy. Ale do wyremontowania wszystkich to jeszcze pewnie trochę czasu upłynie. Mieliśmy też jako Związek Powiatów Polskich w pewnym momencie taki pomysł, aby państwo pomogło samorządom, zwłaszcza powiatowym, dając na przykład taki wieloletni kredyt z poręczeniem rządowym, czyli Skarbu Państwa, a my przez powiedzmy 10 czy 15 lat tworzylibyśmy schemat, jak te drogi remontować. Pytanie, czy to było 50 czy 100 milionów złotych, no jakoś to nie znalazło takiego uznania, a to było już wiele lat temu. A dzisiaj, no skoro dostajemy dofinansowanie, to w sumie na to samo wychodzi, abyśmy zrobili to szybciej. I po prostu byłoby dla mieszkańców bezpieczniej i wszyscy bylibyśmy bardziej zadowoleni. Sympatyczne były festyny, które organizowaliśmy przed wejściem do Unii Europejskiej. Właśnie młodzież w tym brała udział, młodzież naszych szkół i mieszkańcy. Odbywały się one na Podzamczu. Był to ten moment, kiedy oczekiwaliśmy na to coś, co miało rzeczywiście przyczynić się do zmiany i to takiej wyraźnej zmiany poziomu życia przeciętnego mieszkańca. Być może nawet wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak to będzie wyglądało. Jednak patrząc chociażby na wąbrzeską wieś, w ogóle na polską wieś, ale mówimy o naszym powiecie, to po prostu są zmiany niesamowite i możliwości rozwoju rolnictwa i jak ono dzisiaj funkcjonuje, no to, a to, co było przed wejściem do Unii Europejskiej, to jest zupełnie inna kwestia.
to tu powiedziałem o rolnictwie, a także dla samorządów. Możliwość, zwłaszcza to dotyczy bardziej gmin, bo wodociągi, kanalizacja to jest to w sferze takiej, patrząc według właściwości, to gminy. Powiaty to drogi, to właśnie możliwość bardzo poważnych inwestycji w oświacie, bo przecież to wspomniane przeze mnie działanie w zakresie czy rozwoju zespołu szkół zawodowych, budowy sali, to przecież są zadania zrealizowane przy pomocy środków unijnych. Czy wreszcie dofinansowanie do ochrony zdrowia, bo przecież zmodernizowany szpital posiadający z prawdziwego zdarzenia blok operacyjny, tak jak powinien wyglądać, co no, dzisiaj doceniają lekarze przyjeżdżający tu do Wąbrzeźna i pracujący z dość odległych miast, a wykonujący bardzo potrzebne zabiegi, no to też są przedsięwzięcia przy udziale środków unijnych. Wykonując to zadanie, bo tak to trzeba postrzegać, że no, jest się starostą. Oczywiście, że satysfakcja wybrany radnym, później rada wybiera zarząd, wybiera starostę. To satysfakcja z tego powodu, że ktoś jednak zaufał. Ale to brzemię odpowiedzialności, bo mieszkańcy mają i słusznie określone oczekiwania. I kiedy nie zawsze, a w dużej części zbyt późno niektóre rzeczy mogliśmy robić, to jednak to przyczyniało się do takiego no, mniej optymistycznego patrzenia na to, co powiat po prostu może, a co pewnie powinien zrobić. Ja pamiętam, kiedy no właśnie powstawały powiaty i dwie kadencje było wówczas już można obserwować, jak funkcjonował samorząd gminny, czyli 8 lat. I sądziliśmy, że podobnie będzie w przypadku samorządu powiatowego, a to jednak konstrukcja właśnie dochodów samorządów powiatowych, pewna niedoskonałość w tej konstrukcji spowodowała mimo wszystko takie no, jednak zderzenie z rzeczywistością, ale nie do końca przyjemne. Oczywiście przez ten czas ćwierćwiecza, 25 lat, no, ćwierć wieku, zmieniło się wiele, bo tak dla ciekawości tylko podam, że w początku funkcjonowania powiatu to dochodem powiatu było 1,42% z PIT-u z całego powiatu. 1,42%. Dzisiaj mamy ponad 10%. No, można powiedzieć dziesięciokrotnie więcej. Ale to jest i tak za mało. Cały czas zabiegamy o inną konstrukcję finansową, o taką stabilną konstrukcję, właśnie umożliwiającą no, prowadzenie inwestycji, finansowanie tego, co jest w gestii powiatu. Nie ma tu takich, no, jakichś nie wiadomo jakich nadmiernych oczekiwań, bo to nie rzecz w tym, abyśmy tworzyli rzeczy, które są zbędne. Przez ten czas na przykład wyremontowaliśmy od chociażby budynek, w którym jesteśmy, czyli w sumie w budynku starostwa, no bo budynek ten został wybudowany dla celów starostwa jeszcze za czasów pruskich. No historii tu nikt nie zmieni. No, później były różne losy tego budynku, ale była zawsze tu funkcja administracyjna. No a po latach wróciło starostwo, czyli powiat. Niewątpliwie w kategorii rzeczy takich wygranych dla nas, dla mieszkańców, to kwestia wybudowania obwodnicy. Wystarczy popatrzeć na okoliczne miasta, gdzie tych obwodnic nie ma i co się tam dzieje. To również
Sytuacja szpitala, dzisiejsza sytuacja szpitala, stan w jakim jest i odpukać brak zadłużenia w szpitalu, gdzie w okolicznych szpitalach jest ta sytuacja zupełnie inna, ale to jest efekt tych działań, które były podejmowane, czasami trudnych. No i wreszcie trzeci taki obszar, który pokrywa się z zakresem działania, to oświata, czyli baza oświatowa poprawiliśmy. To są te trzy takie elementy, które można by określić z takim pozytywnym odczytaniem przez te 25 lat. Niewątpliwie niedosyt pozostaje przy naszych drogach, które remontujemy. Trzeba to też bardzo mocno, moim zdaniem, podkreślić, że obecny sposób finansowania i to, że możemy tak remontować, to udział także gmin, bo w wszystkich tych realizowanych przez nas inwestycjach udział własny, gdzie musimy do danego programu przystąpić, dzielimy się równo z daną gminą, na terenie której jest to przedsięwzięcie. I dzięki temu możemy robić więcej. To trzeba mocno, moim zdaniem, podkreślać, po prostu, aby mieszkańcy o tym też wiedzieli. To, co zamierzaliśmy robić, co się wszystko, powiedzmy, nawet udało w takich kategoriach, to by się nie udało, gdyby nie naprawdę bardzo odpowiedzialna praca wszystkich pracowników, którzy tworzyli te zręby administracji powiatowej od 1999 roku aż po tych tu moich współpracowników, którzy pracują dzisiaj. Przy tworzeniu to w wielu przypadkach mogliśmy korzystać z doświadczenia ludzi, którzy swoją pracą zawodową, w tej pracy administracyjnej byli niezwykle doświadczeni, sprawdzeni. To pozwoliło wykształcić kolejne już pokolenie, cały szereg osób, także na stanowiskach kierowniczych, które się przewinęły od czy sekretarza, czy skarbnika powiatu. Te osoby przeszły na emerytury, czy w innych także wydziałach. Natomiast gdyby nie właśnie zaangażowanie pracowników, to planowane przedsięwzięcia, zrealizowane, czy w tym momencie, kiedy mogliśmy już korzystać ze środków unijnych, to by to się nie powiodło. Odpowiedzialni ludzie, myślę, że mają też satysfakcję. Ci, którzy pracowali, ci, którzy pracują, nie mają, to trzeba też powiedzieć, nie mają satysfakcji takiej ewidentnie związanej z wynagradzaniem. I to też nie jest to, żebym jakoś szczególnie tu miał narzekać, ale tak jest po prostu w polskich warunkach, że w administracji niestety pracownicy, czy w ogóle w sferze budżetowej, to te zarobki może nie są szczególnie zachęcające do odpowiedzialnej pracy, bo odpowiedzialność pracownicy ponoszą, a w ślad za tą dobrze wykonywaną pracą powinno być po prostu, to jest najprostszy sposób do dalszej motywacji. Poprzez swoje zaangażowanie, poprzez wykonywanie pracy czy swojej działalności w tym, co jest, powiedzmy, zapisane w zakresie czynności, ale w wielu przypadkach wielu pracowników, wielu szefów naszych struktur powiatowych, bo przecież ja nie mówię tu tylko i wyłącznie o pracownikach tego urzędu, czyli starostwa powiatowego, tylko wszystkich
w strukturach powiatowych, to jest po prostu to zaangażowanie i wykonywanie dobrej roboty. Więcej niż tylko to, co jest w zakresie czynności. Struktury powiatowe na pewno są potrzebne, bo na ten temat od chwili powstania powiatów to się też toczyły różne dyskusje. W zasadzie nawet po 2 latach bodajże, jak powstały, to już zaczęto w cudzysłowie zwijać powiaty. To, że w 1975 roku zlikwidowano powiaty, to wcale nie znaczy, że zlikwidowano struktury, bo te struktury były. One się troszeczkę inaczej nazywały, rejonowe, terenowe. Dzisiaj mamy powiaty. Zadania, które realizują powiaty, są to zadania ponadgminne. Wiele zadań, które realizuje powiat, to są zadania z zakresu administracji rządowej. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości, jak będzie się kształtowało to, w jaki sposób będą te zadania realizowane. Dla mieszkańców przyszłość to przecież w coraz większym zakresie brak, w tym pozytywnym znaczeniu, brak konieczności udania się do urzędu, bo wiele rzeczy już będzie można załatwiać po prostu zdalnie, ale nie wszystkie. Myślę, że powiaty powinny być jednak większe, bo nasz także był większy. Nasz, już nie powiem, że ten historyczny był większy i ten, który był do 1975 roku, też był większy. Nawet urząd rejonowy, który bezpośrednio poprzedzał powstanie powiatu, także był większy. Później zapadały już takie decyzje, jak zapadały. Efekt tego mamy. Miało być powiatów od początku, miało być trochę mniej. Były określone kryteria do powołania tych powiatów. Akurat w przypadku Wąbrzeźna te kryteria były spełnione. No ale powiem tak, okrojono nas. Niemniej myślę, że administracja jako taka jest potrzebna i pewnie będzie dalej powiat mógł wykonywać swoje zadania dla nas, dla mieszkańców, oby z jeszcze lepszym skutkiem. Wytrwałości, bo to jest niezwykle potrzebne. Takiego trochę i optymizmu. Faktycznego korzystania z tego, czym jest samorząd, aby mieszkańcy chcieli uczestniczyć w życiu tym społecznym. Bo to jest chyba też największa właśnie satysfakcja, kiedy przy okazjonalnych jakichś tam podsumowaniach, spotkaniach pada stwierdzenie: o, my to proponowaliśmy. My, czyli mieszkańcy, a nie tylko ta strona, nazwijmy to, urzędowa. A zatem bierzmy takie dobre przykłady z tych, którzy w samorządach funkcjonują, którzy odnoszą sukcesy, patrzmy na tych i tego sobie życzmy na przyszłość.